Kolejny druk. Projekt uchwały do druku nr 1412 zgodnie z programem 37 Ministerstwa Finansów Krakowa do projektu uchwały do druku nr 1412 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Zmiana uchwały nr 65 przez 646 przez 93 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 1996 roku w sprawie powołania samorządnego ośrodka psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci w wieku przedszkolnym w gminie Kraków z późniejszymi zmianami projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1412. Drugie jednego czytania referuje pani Anna Kozioł-Jasińska. W związku z wskazaniem propozycji nowej siedziby, nowej lokalizacji dla samorządowego ośrodka psychologiczno-pedagogicznego zachodzi konieczność dokonania zmian w akcie założycielskim tej placówki. Jeszcze przedstawię Państwu kilka szczegółów dotyczących zmiany siedziby, ponieważ bardzo długo były przygotowywane zmiany siedziby w oparciu o zarządzenie prezydenta, zgodnie zresztą z delegacją 20 artykułu ustawy o samorządzie gminnym, który tą dyspozycję daje wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi w zakresie zarządzania mieniem komunalnym. Niemniej jednak w zeszłym roku pan wojewoda rekomendował akurat w zakresie szkół i placówek oświatowych inne rozwiązanie, czyli w drodze uchwały Rady Gminy i dokonywania zmian w akcie założycielskim szkoły bądź placówki. W związku z tym jest to konsekwencja wskazań wojewody jako organu, który sprawuje nadzór nad działalnością samorządu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pani, pan radny chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 punkt 6 statutu miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie projektu. Głosowania będzie się w środku głosować.